żebym się jeszcze trochę poduczył szybkości, strzałów, no i techniczność, czy technicznie też. To dodatkowa jednostka dla tych najbardziej utalentowanych, którzy dzisiaj będą mieli okazję pokazać się trenerom i zostanie bardzo mała grupa 12-osobowa wybrana, która przez najprawdopodobniej 3 albo 6 miesięcy będzie miała dodatkowe treningi poza klubami. W tym programie uczestniczą chłopcy, ale też są również dziewczynki ze wszystkich opolskich klubów, klubów z Opola, klubów partnerskich Odry Opole. No chcemy, żeby ci chłopcy, te dzieci, bo też jak ja wspominam, dziewczynki również, miały dodatkowe zajęcia. Ma to służyć też integracji tych dzieciaków. Treningi w środy i piątki. Na kilku sparingach byłam. Jak się grało? Fajnie, na ostatnim graliśmy w strasznej ulewie i zajęliśmy pierwsze miejsce. Moje ulubione miejsce to jest atak, ale czasami jestem też na obronie. No, na co dzień gram z dziewczynami, ale w szkole jak wyjdziemy na dwór, to gram z chłopakami, bo tam nie ma żadnej dziewczyny, która gra w piłkę. Ze 3 lata temu to się zaczęło, ale ona już grała wcześniej z chłopakami, no i później zaczęła z dziewczynami, przyszła do Unii i zaczęła z dziewczynami, także w zasadzie jak są turnieje czy coś, to grają z chłopakami, także tutaj jest, że tak powiem, ograna z chłopakami, to nie ma problemu dla niej. Uczy się już od samego początku, że najpierw lekcje, szkoła, no i dopiero jak to będzie, że tak powiem, zrobione, no to wtedy dopiero jest trening. No pomagamy jej, tak, no zawozimy, organizujemy tak czas, żeby no, z wszystkim się wyrobiła. W takich zajęciach robimy tak, sprawność, szybkość, wytrzymałość, strzały, no i mecz. Czy masz jakichś takich sportowych idoli? Mam swoich sportowych idoli. Jedną poznałam, mama mi o niej opowiedziała kilka dni temu, Ewa Bajort i Luka Modrić. Są fajne te projekty, ponieważ mobilizują te dzieciaki jednak do większego zaangażowania się i w treningi, no i jest to dla nich też jakieś przeżycie zawsze, że gdzieś tam się dostaną do jakiegoś projektu, że jednak zostaną docenieni i że te ich treningi też tam jakoś owocują. Z pewnością projekt, który my tutaj organizujemy, nasz projekt Top Talent, to nie jest projekt w żaden sposób komercyjny, to jest właśnie już sito selekcyjne dla dzieci, dla zawodników, którzy wiążą przyszłość z piłką nożną. Wiemy, że kluby miasta, gdzie ta piłka nożna jest trochę na wyższym poziomie, gdzie mamy kluby ekstraklasowe, sięgają właśnie po zawodników 8-9-letnich. Musimy wszystko zrobić, żeby ta młodzież została u nas, chciała grać u nas w Opolu, no i budowała w przyszłości mocną strukturę klubową Odry Opole jako klubu dominującego, klubu największego w mieście i w regionie.